Cześć, witam serdecznie na moim kanale YouTube i dzisiaj zapraszam Was na kolejny materiał z serii Przymiarka. Dzisiaj siedzę na gorącej nowości tegorocznej. Jest to motocykl typu Naked bądź Roadster, różnie go tam nazywają. A mam tutaj, jak widzicie, Triumph Trident 660. Piękny motocykl, nowość na ten rok. Także zapraszam do oglądania tego materiału. Zobaczycie, jak on wygląda dokładnie i co ja o tym motocyklu sądzę. No, siedzę teraz na motocyklu Triumph Trident 660. Jak widzicie, mamy tutaj lekko sportową pozycję. Takie bardziej, troszkę większy kąt, oczywiście ugięcia nóg, jak na przykład w motocyklach typu Adventure, wiadome. Pełne podparcie stopą. Przy moim wzroście 1,84 m czuję się tutaj bardzo komfortowo. To na pewno jest fajna rzecz dla osób niższych. Siedzenie jest na wysokości 805 mm. Pozycja lekko pochylona, także idealna właśnie do takiego, że tak powiem, śmigania po miejskiej dżungli, no bo ten motocykl oczywiście będzie przeznaczony głównie do takich jazd. Tak wygląda Triumph Trident 660. Zobaczcie, jak pięknie jest wykonany. Jest to motocykl z gamy Roadster, jak go nazywają Anglicy. Ja bym go bardziej kwalifikował do gamy Nakedów. Bardzo atrakcyjnie wyceniony, bardzo ładnie wyglądający i według mnie jest to bardzo ciekawa propozycja na ten rok, zwłaszcza dla kierowców o nieco niższym wzroście. Triumph Trident 660 jest wyposażony w trzycylindrowy silnik o pojemności 660 cm3 i mocy 81 koni, którą ten silnik uzyskuje przy obrotach rzędu 10250, oraz ma on maksymalny moment obrotowy 64 Nm przy obrotach rzędu 6250. Tak samo jak w przypadku tutaj Triumpha Tigera, 850 można również za pomocą specjalnego tutaj bodajże rolgazu obniżyć jego moc, tak żeby spełniał warunki kategorii A2. I wtedy ten sprzęt dysponuje mocą 47,8 koni, którą uzyskuje przy obrotach 8750 oraz 51 Nm przy obrotach rzędu 5250. Dużą zaletą jest tutaj wysokość siedzenia. Ma ono wysokość 805 mm od ziemi, także jest bardzo nisko. Także osoba również o krótszych nogach, o mniejsza, krótsza, będzie tutaj się fajnie czuła na tym motocyklu. Ja też przy moim wzroście 1,84 m bardzo fajnie się tutaj czułem. Jak widzicie, mamy tutaj przednie zawieszenie upside down bez regulacji, o skoku 120 mm. Natomiast tylne zawieszenie z centralnym elementem amortyzującym ma skok 133,5 mm. Ma ono tylko regulację tutaj napięcia wstępnego. Tylne hamulce są oparte na pojedynczej tarczy. Jest to tarcza o średnicy 255 mm i jednotłoczkowy zacisk Nissin. Natomiast z przodu mamy dwie tarcze o średnicy 310 mm i dwutłoczkowy zacisk, także Nissin, oczywiście z ABS-em. Pojemność zbiornika paliwa to jest 14 litrów, także wydaje mi się, że wystarczająco jak na tą klasę motocykla. I teraz no z tyłu, jak widzicie, jest takie rozwiązanie, które może niespecjalnie osobiście lubię, no ale wygląda bardzo stylowo, mianowicie mamy taki tutaj klapaczyk i otwartą tutaj przestrzeń. Oczywiście wygląda to pięknie, warto zwrócić uwagę na te szczegóły, między innymi o taki znaczek Triumpha na lampie z tyłu, również jest on tutaj przeniesiony na lampie przedniej, zobaczcie. O. No i to, co mi się najbardziej podoba, to jest, powiem Wam, też kolorystyka i kapitalny wyświetlacz TFT, który zaraz Wam pokażę. Po załączeniu kluczyka, jak widzicie, wyświetla nam się taki oto piękny widok. Jak uruchomimy zapłon, to mamy tutaj dojście do pełnej obsługi. Zwróćcie uwagę na czytelność, na wyrazistość tego wyświetlacza.
Mamy tutaj bezpośredni dostęp do trybów, w tej chwili jest na trybie Road. Mamy również tryb Range, czyli są tutaj dwie mapy tego silnika, jak widzicie. Natomiast co do innych ustawień, to oczywiście wszystko zmieniamy tym. I jest tego mnóstwo. Można również tutaj sobie ustawić obsługę telefonu, jaki macie. Także będzie Wam tutaj ten wyświetlacz pokazywał również różne funkcje telefonu. Jak widzicie, mamy tutaj bardzo wyraźne takie symbole z kolorowym podświetleniem. O, w tej chwili tu mamy bodajże przebieg. Co to jeszcze jest? Kontrast i jasność tego wyświetlacza. No jest tego mnóstwo tutaj tych ustawień. Także naprawdę wyświetlacz mi się bardzo podoba, zwłaszcza z tym obrotomierzem. Jest to niezwykle czytelne i wyraźne. Oczywiście wskaźnik biegów po lewej stronie, wskaźnik prędkości. Ten kluczyk serwisowy, który widzicie, oznacza, że motocykl musi mieć przegląd pierwszy po 1000 km. No i oczywiście jak wszystkie motocykle Triumfa mamy tutaj pełne oświetlenie LED-owe. Ta stylowa lampa ma dużą powierzchnię, zobaczcie jak ona kapitalnie świeci. Na pewno będzie ona dobrze widoczna podczas jazdy. Mamy również LED-owe kierunkowskazy. Warto dodać, że te kierunkowskazy mają system automatycznego wyłączania. Także można to sobie ustawić i po kilku mignięciach one się wyłączają. Tylna lampa wygląda tak. Też jest bardzo stylowa, ładna. Motocykl jest oczywiście napędzany za pomocą łańcucha. Mamy tutaj sześciobiegową skrzynię i sprzęgło antyhoppingowe. Chłodzenie oczywiście wiadomo cieczą. Bardzo ładne, fajne wykonanie szczegółów. Zwróćcie uwagę tutaj te elementy podnóżka. Dosyć oczywiście są te podnóżki małe. Dla pasażera są takie maciupeńkie. No ale umówmy się, tu pasażera raczej rzadko będziemy wozić. No nie wiem, zważywszy na to siedzonko. No ma on tutaj jakiś uchwyt. Motocykl wyposażono w bardzo fajne opony Michelin Pilot Road 5, czyli te same opony, które są montowane w między innymi motocyklach Yamaha MT-07 czy Tracer 707 obecnie. Także też ogumienie tutaj już jest bardzo dobre. Tu jeszcze zobaczcie, jak wygląda miejsce pod siedzeniem. Zawsze o to pytacie. Jak widzicie, mamy tak fikuśnie umieszczony akumulator z dobrym dostępem. Również są bezpieczniki. No bagażnika jako takiego tutaj nie macie. No tu jakąś, nie wiem, może jakieś rękawiczki by weszły. W każdym razie to mnie troszkę rozbawiło. Jest to zestaw naprawczy do tego motocykla. A o czym to świadczy? No o tym, że producent nie przewiduje, że on się będzie psuł. No bo mamy tylko taki jeden tutaj, widzicie, kluczyk, śrubokręt, jedno w tym. To jest tak zwany zestaw narzędziowy, o, do tego sprzętu. No i cóż, specjalnie dla Was oczywiście włączymy ten motocykl na chwileczkę, uruchomimy go, żebyście mogli sobie posłuchać, jak on ładnie brzmi. A tu zobaczcie, najbardziej popularny chyba w tej chwili Naked, Power Naked Triumph Speed Triple RS. Cena 67500, ale widzę, że jest jakaś tutaj cena promocyjna, 59900. Kapitalnie wygląda, z wydechem Arrow. Matko, jaki ładny. Zobaczcie, ile tych motocykli czeka. Trident 660. No i cóż, powiem Wam, że jest to bardzo ciekawa propozycja w klasie właśnie Nakedów, takich o relatywnie niskiej cenie, no bo ten motocykl wyceniono na
35 100 to jest zaledwie 3000 więcej niż model Yamahy MT-07. Także naprawdę cena jest fajna, atrakcyjna, a przede wszystkim design tego motocykla, to jak on wygląda, jest no, fantastyczny. Mnie się bardzo podoba. Na pewno będzie jazda testowa tym sprzętem, także z góry Was już na nią zapraszam. Z tego, co to mówił mi dealer, testówka powinna być gdzieś w okolicach końca kwietnia, maja, więc będę tym motocyklem jeździł. Więc będzie na pewno materiał z serii, pierwsze wrażenia z jazdy. Także tyle, czekajcie na kolejny materiał. Dzięki za oglądanie tego i zapraszam do subskrybowania również mojego kanału i oglądania kolejnych materiałów. Jeżeli Wam się podobało, dajcie łapkę z góry. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.